Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Rozpoczynając program, chcielibyśmy Państwa poinformować, nie kładąc zbytniego nacisku na znaczenie następującego faktu, że dziś Polish Studio od 4,5 roku o nazwie Polcu TV kończy 33 lata swego istnienia. Bardzo dziękujemy za setki gratulacji i życzeń otrzymanych z Kanady oraz innych krajów, gdzie program oglądany jest przez społeczność polonijną, wyrażającą również ogromny żal, że ze względu na restrykcje związane z pandemią, tradycyjne, zakrojone na szeroką skalę obchody kolejnych rocznic działalności programu, tym razem niestety nie mogą być organizowane. Decyzje te są oczywiście jak najbardziej zrozumiałe, a więc jako przykład niesłychanie bogatych celebracji naszych rocznic postanowiliśmy przypomnieć, jak w wielu krajach świętowano jubileusz 20-lecia programu. Oto znajdujący się w naszym archiwum reportaż z 1 marca 2008 roku wraz z zapowiedzią Marka Nagengasta, który prowadził Polish Studio ponad 20 lat. Years of Polish television in Canada. Absolutely sensational. Congratulations. Long live Polish Studio. Studio Polacco sta celebrando 20 años de su servicio para la comunidad polaca. Fenomenal, fantastico. Muchos más años de servicio. Jubilej polskiego telebaczenia w Kanadzie. Це вже 20 років. Як раз нова літа польської телестудії. Das polnische Fernsehstudio in Canada feiert das 20-jähriges Jubiläum. Was ist das? Das ist ein großer Erfolg. Ganz Deutschland gratuliert. Už 20 let vysílá polský televizní program v Kanadě. Krásné jubileum. Přejeme polskému studiu mnoho dalších úspěšných let a těšíme se na vaše 50-letí. Tanti auguri a Polish Studio in Canada. Vent'anni, vent'anni, auguri da tutti gli italiani. Il Vaticano festeggia con voi. 20 ans, 20 ans du studio polonais au Canada. Incroyable! La France pense à vous et vous admire. C'est merveilleux! Omikono Dailendi el Borato ikno o TV programma Marhus Evevon, Marhus Ivik Polish Studio, közül is idetel, Polak Venge dva bratanki, o Magyarok os Egis Világon gratuláriok o Polish Studio nevelket, Ilien! Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym jubileuszowym wydaniu Polskiego Studia, które rozpoczęliśmy montażem z konieczności krótkim relacji z pełnych entuzjazmu uroczystości, jakie wczoraj odbywały się w wielu krajach w ramach światowych obchodów 20-lecia Polish Studio. Choć nie wszystko zrozumieliśmy, za tyle wyrazów sympatii jesteśmy ogromnie wdzięczni. A musimy przyznać, że ta chwilami może nieco nadmiernie pompatyczna forma celebracji naszego jubileuszu niektórych z nas wprawiła w lekkie zakłopotanie. Dziękujemy także wielu z Państwa za setki gratulacji i życzeń, które wciąż do nas napływają. Ale zobaczmy jeszcze, jak 20. rocznicę działalności Polish Studio obchodzili nasi rodacy w kraju. Jak szeroka i długa świętowała cała Polska. Ogromny sukces Polaków w Kanadzie. 20-lecie polskiego studia. O Boże, nieprawdopodobne. Gratulacje i 100 lat. We don't understand Polish, but we love Poland. Kilka tysięcy osób wspólnie bawiło się także w Zielonej Górze. Jest dużo ludzi, jest wesoło, jest pokaz przyrodnich ogni. Dużo taniej było w klubach, w zależności od miejsca pary płaciły od 60 do 800 zł. Jednak wszędzie, niezależnie od ceny i miejsca, najważniejsze było to, by po prostu dobrze się bawić. Super jest imprezą, widać ile ludzi przyszło. Ci z nas, którzy dysponują grubymi portfelami, mogli wybrać wystawne bale w znanych hotelach. Trzy różne rodzaje muzyki, cztery zespoły muzyczne, oczywiście kankan i mnóstwo innych atrakcji. Szefowie kuchni przygotowali owoce morza. Z tego co wiem, konkurencja nie ma. W dniu dzisiejszym właśnie tego homara słynnego, faszerowanego sałatką. Marynowany specjalnie jest w białym winie, w soku z cytryny i w ziołach prowansalskich. A to sopockie molo, również tłoczno, również głośno. Niech żyją, żyją nam! Niech
samych dobrych decyzji. Dużo miłości i przyjaźni. Życzę szczęścia, zdrowia i wszystkiego lepszego. Jak się okazuje, nawet siarczysty mróz nie przeszkadza w świętowaniu. Bardzo dobrze się przy tym czuję. Jestem chyba tutaj jedynym z Bydgoszczy. Wielu z nas wybrało spotkanie na głównych placach miast w Krakowie przy muzyce Bratanków. Jedyny górniak szampana odbijało ponad 100 tysięcy osób. Szampańska zabawa w całej Polsce przebiegała raczej spokojnie. Co prawda w jednym z podkarpackich miast, w Mielcu, policja stoczyła małą bitwę z chuliganami, ale na ogół było spokojnie. Gościmy w Państwa domach już 20 lat, co przekłada się, jak nam mniej więcej dokładnie wychodzi, na 1040 programów. Przypomnijmy jeszcze, że Polish Studio, oglądane obecnie za pomocą internetu na całym świecie, zostało założone jako program półgodzinny przez Państwa Ewę i Zygmunta Przetakiewiczów, którzy po 3 latach poszerzyli program do 1 godziny. Od 16 lat polskim studiem zawiaduje Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza, która, utrzymując program telewizyjny, oprócz promocji własnej działalności, spełnia również szerzej pojętą misję wobec społeczności polonijnej w Kanadzie. To dzięki naszej Credit Union możemy informować Państwa o najważniejszych wydarzeniach społeczno-politycznych w Polsce i w Polonii, poruszając jednocześnie wiele tematów z naszej historii, kultury i tradycji. Niepośrednią rolę oczywiście odgrywa również działalność programu na rzecz akcji charytatywnych oraz umacniania naszej wiary. Tak więc wyglądały niezwykle radosne, oczywiście również dla nas, a może przede wszystkim dla nas, uroczyste obchody 20-lecia Polish Studio. A co do informacji podanych przez Marka Nagengasta, dodajmy, że wspomniana mniej więcej dokładna liczba nadanych programów wynosi obecnie 1716 oraz że nasza Credit Union jest w posiadaniu Polish Studio już od 29 lat. Przy okazji chcielibyśmy ponownie serdecznie podziękować za piękne wyrazy uznania, jakie na przestrzeni tych lat otrzymaliśmy od kilku organizacji polonijnych. Po tym nieco patetycznym rozpoczęciu dzisiejszego programu, zgodnie z tradycją obchodzenia naszych rocznic, chcielibyśmy na przekór ponurym, coraz groźniejszym czasom covidowskim, zadedykować sobie, a naturalnie również Państwu, ulubioną przez nas piosenkę Mariana Hemara. A oto słowiki Ateneum, czyli popularni aktorzy Jacek Borkowski, Marian Opania, Wiktor Zborowski oraz nieodżałowany, już niestety świętej pamięci, Marian Kociniak. Taka noc październikowa niewierna i w te okna tylko deszcz i ciągły plusk. I taka chandra się kładzie, cholerna, na głowę, na serce i na mózg. Cały tydzień. I będzie drugi, będzie trzeci taki sam. Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę. Co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam. Kochać nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto. Przysiąc nie warto, wierzyć nie warto, chodzić nie warto i leżeć nie warto. Mieścić nie warto, robić nie warto, stracić nie warto, zarobić nie warto. Jedno co warto, to kupić się warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto. Przypomina się cholera dziewczyna, no to co, znowu bez niej ani rusz. I ani ona była jedna, jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już. Podeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć nie tak jak obcy mis. O co chodzi, że była, że jej nie ma? Co z tego pytam? A właśnie, że nic. Nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto, przysiąc nie warto, wierzyć nie warto, chodzić nie warto i leżeć nie warto, jeździć nie warto, mówić nie warto, stracić nie warto, zarobić, no.
Jedno co warto, to upić się warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto. Upić się warto, upić się warto, w szynku na rynku wygłupić się warto. Parą kompanów otoczyć się warto, kystą z kroplami zamroczyć się warto. Upić się warto, upić się warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto. Z sercem ściśniętym, z duszą rozdartą, upić się, upić!